Cześć kochani, tam was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będę miała dla was haul, taki trochę oszukany open box. Chcę wam pokazać po prostu, co zamówiłam ostatnio na stronce Fragrance Direct. Oczywiście za swoje własne pieniądze, to nie jest filmik sponsorowany, ale zacznijmy może od tej trochę kontrowersyjnej koszulki, która była jakby powodem tego, że musiałam usunąć poprzedni film, który znowu jest na kanale, czyli haul zakupowy. Słowem wyjaśnienia dla tych, którzy nie wiedzą, na szczęście nie widziało tego aż tak dużo osób, po prostu kiedy edytowałam filmik, dosyć mocno go pocięłam i po prostu wrzuciłam w pewnym momencie nie ten moment, co trzeba, i na filmiku 73 osoby mogę zauważyć moment, kiedy ściągam koszulkę, w której nagrywałam i zakładałam tą właśnie z napisem Just Be Yourself. Po prostu no mnie to rozbawiło, trochę to była moja gafa, także kilka osób mogło zobaczyć mój kwadratowy poświąteczny brzuch, mój czerwony biustonosz, który zresztą teraz też mam pod spodem, tak po prostu, wiecie, mnie to... No to był błąd, mam nadzieję, że nikogo tym nie uraziłam, ale z drugiej strony nieraz oglądałam filmiki, trafiałam na takie, gdzie taka dziewczyna siedziała w wannie, mówiła coś o myciu włosów i siedziała w stroju kąpielowym i to nikogo nie oburzało, także mam nadzieję, że te 73 osoby, które to na ich nieszczęście widziały, że to nikogo nie uraziło, i dziękuję całemu gronu życzliwych, którzy do mnie za chwilę pisali: Ania, czy to tak na pewno miało wyglądać? Nie, nie miało. Obiecuję, że następnym razem, jeśli będę coś mierzyła, żeby wam pokazać, to będę to robiła poza kamerą, żeby mieć pewność, że to nie będzie nagrane. Także tyle. Bądź sobą, po prostu nie przejmuj się, to są jakieś pierdoły, głupoty. To po prostu coś śmiesznego. Wracając do filmiku. Kilka dni temu, chyba jakoś właśnie w okresie świątecznym, zrobiłam zamówienie, ponieważ właśnie miałam ochotę wypróbować jakieś nowości, może coś dla was pokazać ciekawego. Po prostu miałam ochotę sobie przetestować kilka rzeczy, sprawdzić, jak się będą sprawdzały, może znajdę jakieś perełki. Stronkę Fragrance Direct wam bardzo serdecznie polecam, są naprawdę świetne oferty: Maybelline, Bourjois, Revlon, Astor, naprawdę masa firm jest tam do minus 40, minus 70%. Są też produkty, których na przykład ja nie widziałam albo może nie zauważyłam w drogeriach. Kilka też nowych firm, także jeśli jesteście ciekawi, co Fokusowana zamówiła, zapraszam was do oglądania. Może od rzeczy do włosów, ponieważ jest ich najmniej. Pierwsza rzecz to taka dwufazowa odżywka do włosów zniszczonych ze Schwarzkopfa. Fazowa odżywka ze Schwarzkopfa, która ma być do włosów zniszczonych. I powiem wam, że ja dzisiaj po właśnie umyciu włosów jej użyłam, ale ona jest bardzo mocno alkoholowa, ma mega alkoholowy zapach i już na w składzie właśnie na trzecim miejscu założam alkohol, także no nie wiem, czy będzie aż taka dobra. Po wymieszaniu już wam pokażę, jak wygląda, także no nie wiem, popróbuję, najwyżej po prostu odstawię, droga nie była. Link do strony zostawię wam oczywiście na dole i może nazwy produktów, ponieważ pewnie części z nich nie będzie, ponieważ one bardzo szybko się wykupują. Kupiłam też odżywkę do włosów mocno zniszczonych z keratyną, też nie była droga, 250 ml, Berutti firma, nie wiem, nie znam, może któraś z was jeśli używa, to dajcie znać. Odżywka jest taka, jak widać, perłowa. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Też no, dużo nie kosztowała. Oraz jeszcze jedna rzecz do włosów, to już chyba kultowy, legendarny produkt z Macadamiam. Kupiłam odżywkę. Tutaj jest pojemność 100 ml, także myślę, że na jakieś może 4 razy mi wystarczy. Jestem bardzo ciekawa, jeśli sam używałyście, dajcie koniecznie znać. Cena to chyba było 3,90. Zapach ma taki dosyć przyjemny. I zobaczymy jak się sprawdzą, są bardzo drogie, bo tam 20 funtów za odżywkę, to myślę, że to jest dosyć dużo, także no ciekawa jestem, to jest odżywka animacka, czyli wersja lżejsza. Kupiłam też 3 lakiery do paznokci, a wzięłam je tylko dlatego, że brakowało mi tam chyba 4,5 funta, żeby mieć darmową wysyłkę, dlatego stwierdziłam, że no po co mam płacić za wysyłkę, skoro mogę sobie po prostu dobrać lakiery. I może zacznijmy od lakieru, który mam na paznokciach, lakier z Orli. Nigdy wcześniej nie miałam lakierów z tej firmy, dlatego z ciekawością po niego sięgłam. Mam go też teraz na paznokciach. To jest odcień o nazwie Terrakota. Myślę, że właśnie taka terrakota wygląda, czyli taka czerwień w ciepłej tonacji z takim tonem pomarańczu. Fajny ma ten tutaj
tą końcówkę przy buteleczce, ponieważ łatwo było ją odkręcić i powiem wam, że konsystencja lakieru, tego nie będzie widać oczywiście w filmie, ale powiem wam, że konsystencja lakieru jest idealna. On jest dosyć, on jest taki coś po środku, jest dosyć wodnisty, ale na tyle gęsty, że nie rozpływa się tutaj po skórkach, nie nałożymy go za dużo, także naprawdę bardzo fajny dzień. Ta pojemność 18 ml uważam, że jest ogromna, ale też te lakiery są dosyć drogie, także jeśli w TK Maxie może na jakiś jeszcze trafię, to kupię, bo myślałam, że będzie trochę bardziej taka strażacka czerwień, ale myślę, że też całkiem fajnie wygląda do mojej karnacji. Szukam po prostu czerwieni idealnej. Lakier z Sally Hansen z tej serii Salon Pro. Bardzo ładny odcień. On o nazwie Tipi Taupe 637. Bardzo lubię te lakiery. One w normalnej cenie kosztują około 7 funtów, a na stronie Fragrance Direct kosztują chyba funt 20 czy coś koło tego. Mają taki fajny, dosyć łopatkowaty pędzelek. Ostatni lakier to jest czarny lakier z Rimmela Express Finish 40-sekundowy w odcieniu, już wam mówię, o tutaj jest nazwa numeru, Onyx Black. Jeszcze wam pokażę pędzelek. Cena to też chyba coś około funt 30. Tutaj pędzelek jest taki zwykły po prostu. Mam jeden czarny lakier z Bourjois, ale on się praktycznie w ogóle nie trzyma na moich paznokciach. Bardzo szybko się odpryskuje, dlatego zdecydowałam się właśnie na ten, bo szukam lakieru, który będzie się długo utrzymał na paznokciach, a jeśli go nie znajdę, to kupię na pewno z Essie. Jedna rzecz do pielęgnacji twarzy to serum z marki L'Oreal Young Cut, właśnie z jakimś tam innowacyjnym systemem. Ja lubię produkty przeciwstarzeniowe, a dużo rzeczy anti-aging używam, zwłaszcza na noc, dlatego się zdecydowałam na to serum, bo jego cena to było chyba 4 albo 5 funtów, przecenione tam chyba niby z 20. Bardzo fajna taka szklana, elegancka buteleczka, tutaj z pipetką, tutaj nie strona już jest plastikowa, no ale w sumie jakaby inna mogła być. I tutaj mamy serum, jest dosyć takie, bym powiedziała, wodniste, takie lekko glutowate, ale naprawdę nieduża ilość będzie wystarczyła na rozprowadzenie i ma taki dosyć, nie czuję się, wydaje taki trochę alkoholowy zapach. Czy tutaj w składzie jest alkohol? To nie wiem, w sumie nawet tego nie sprawdzałam. Także jeśli sobie zastopujecie klatkę, to możecie to zobaczyć. No ale nie wiem, popróbuję, na pewno dam wam znać. Za jakiś czas dam wam znać, tak miało być. I teraz garść rzeczy z kolorówki. To są kosmetyki, które za chwilę zobaczycie, czyli jutro zobaczycie w drugiej części filmiku, dlatego jestem właśnie niepomalowana. Zrobię po prostu taki duży, zbiorczy test. Jest, prawda, już godzina, już jest po 12, ale myślę, że i tak będzie... Będziemy mieli okazję, żeby sprawdzić, jak te rzeczy się zachowują, jak wyglądają, i to też będzie może przydatny filmik dla was, ponieważ ja sam lubię takie filmiki oglądać u innych dziewczyn. Na sam początek coś, co mnie mega, mega zaciekawiło z Revlon. Tutaj mamy Revlon Color Stay w wersji kremowej. To był bardzo tani produkt, numerek 150 BAF. I tutaj mamy, już wam mówię, pojemność mililitrów 23,7, czyli taka dosyć, bym powiedziała, amerykańska dziwna pojemność. Tutaj mamy produkt, powiem wam, że myślę, że będzie do mojej karnacji całkiem fajnie wygląda i nie ma aż tak bardzo mocno alkoholowego zapachu, jak kojarzę właśnie ten Revlon, także on cię pójdzie na pierwszy plan. I jeszcze to mówiłam, jeden krem BB Full Cover BB z marki Famous Looking Flawless Skin. Zobaczymy, na pewno też będzie w osobnym filmiku jego test. 30 ml odcień Fery, też kosztował naprawdę grosze. On jest trochę bardziej jednak pomarańczowy, ale zobaczymy to w końcu krem BB, także na pewno dam wam znać. Puder, bo to właśnie są kosmetyki do wykonania pełnego, prawie pełnego makijażu. Puder również z tej firmy Famous. 6 gram, 12 miesięcy na zużycie. Mój odcień to jest odcień numer 1, czyli transparentny. Powiem wam, że go próbowałam tak swojego trochę, wiecie, macałam już wczoraj, kiedy przyszedł, i bardzo mi się spodobał. W takich lekko żółtych tonach, ale na skórze jest przeźroczysty. Tutaj jeszcze mam gąbeczkę i właśnie akwarium z tyłu.
akwarium się odbiło. Lusterko z tyłu, także opakowanie też myślę, że bardzo fajne, dosyć podobne do tego L'Oreal, ale jak na takie dosyć plastikowe i niezbyt dużej jakości, ale sprawdzimy, jak będzie się sprawdzał. Bronzer, który już widzę, że będzie raczej nie za bardzo. Natural Bronzer z Rimmela. Taki dosyć niestety jest pomarańczowy, ale to już zweryfikujemy wszystko w teście, który będę dla Was skręciła za chwilę. Również z firmy Famous First Date Blush, ponieważ opakowanie jest mega. Ja nie przypadam za motywem panterki, ale mi się bardzo podoba. Takie właśnie malinowy róż, malinowa czerwień ze złotem, z tyłu czarne, tutaj otwierane. O, lusterko i powiem Wam, że kolor tego mi się mega podoba, naprawdę ja wczoraj macałam, świetnie napigmentowany, dosyć taki miękki, mokry, bardzo fajny, także jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Też cena chyba około 1,5 funta czy 2 funty, również z tej firmy Famous Shining Star Shimmer Brick i ja wybrałam Maria Shimmer, tam było właśnie w kolorach chyba kilku gwiazd, bo tam było Maria, Britney, jeszcze coś takiego, lustereczko i tutaj mamy taką kostkę brązującą, opalizującą. Ja myślałam, że długo tym wykonać makijaż oczu, że to będzie jako cienie, ale kiedy to jest zmieszane, to bardzo robi się takie właśnie, jak widzicie, dosyć jednolite, także może tego też trochę użyjemy właśnie na oczy, a w inny dzień, jeśli go użyję i będę kręciła filmu, to powiem Wam, że właśnie mam go na policzkach. Cena też niska, także no fajnie, jestem mega ciekawa, jak się sprawdzi. Wybrałam sobie również z Mua, z tej serii Fashionista. To chyba za blisko. Eyeliner. Powiem Wam, że ja mam ten eyeliner w takim odcieniu kaki i uwielbiam go, ale ciężko jest go bardzo dostać w sklepach. Tutaj mamy końcóweczkę. Ja mam ten właśnie eyeliner od ponad roku czasu, on jest dalej jak masełko, a kosztuje funta. I kolor, który ja wybrałam, to jest kolor takiej śliwki, takiego fioletu, oberżyny, naprawdę przepiękny, naprawdę bardzo mięciutki, także też go dzisiaj użyję i sprawdzę, pokażę Wam, jak będzie się sprawdzał. Żel do brwi, z marki Technic Brown Gel i mój jest w najciemniejszym odcieniu Dark. Też cena coś niecałe 2 funty. Fajna taka malutka szczoteczka. Dosyć ciepły odcień brązu, ale no co, sprawdzimy, zobaczymy. I ostatnie dwie rzeczy, również firma Famous, przypominający chyba z Helena Rubinstein. Jest też taki właśnie tusz do rzęs. Ja wybrałam taki pogrubiający, powiem Wam, że szczoteczkę ma, uważam, mega silikonowa, ma bardzo dużo takich fajnych właśnie włosków, nie nabiera zbyt dużo produktu, była fajnie zapieczętowana, także mam pewność, że była zamknięta w odcieniu oczywiście czarnym, jestem jej mega ciekawa, oraz produkt, który już na pierwszy rzut oka mega przypomina sławny z YSL lub ten, co mam z Estée Lauder korektor pod oczy BB. Z firmy 2.7. Ja go wybrałam w tym jaśniejszym odcieniu, niestety tutaj jest odcień, ale ja go właśnie kiedy wykręcałam i sprawdzałam, jak wygląda wczoraj na ręce, to widziałam, że jest dosyć różowy, także no zobaczymy, ale też było chyba coś około 3 funtów. Także w ten sposób prezentuje się mój haul zakupowy. Pudełko jest już puste, a ja muszę się, widzę, naładować chwilę baterię i za chwilę będę dla Was kręciła właśnie ten test na żywo. Także jeśli jesteście ciekawi, jak kosmetyki wyglądają, się sprawdzają, to zapraszam już na jutro, na następny filmik. A jeśli taki haul się Wam podobał i Was zachęciłam do odwiedzenia strony Fragrance Direct, to zostawcie kciuki w górę, też kciuki za właśnie bycie sobą, za nieprzejmowanie się i jeszcze raz przepraszam za tą małą wtopę, także dziękuję, buziaczki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.